Proszę przewodniczącego Komisji Komunalnej o przedstawienie projektu uchwały Komisji Komunalnej. Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska przyjęła plan pracy. Brzmi on, przeczytam, jak każdy z Państwa ma w załączniku. W szczególności udział w projektach zadań powierzonych i priorytetowych, ocena realizacji zadań priorytetowych i powierzonych na 2013 rok, przygotowanie planu zadań priorytetowych i powierzonych na 2014 rok w zakresie działania komisji, wizja w terenie w zakresie działania komisji, współdziałanie z instytucjami z terenu dzielnicy, a także terenu miasta dla realizacji zadań komisji. Organizacja tematycznych posiedzeń komisji, przygotowane nieokresowe informacji do gazetki informatora dzielnicy. Interwencyjne remonty dróg i chodników. Chodzi o opiniowanie. I tak jak wspomniałem, komisja większością głosów przyjęła ten plan i prosiłbym o podjęcie stosownej uchwały. Ja mam ten, ponieważ w zakresie kompetencji komisji nie może być interwencyjny remont chodników, to się nie ma. Znaczy, dodanie sformułowania, opiniowanie na przykład, nie? Opiniowanie, tak. Tutaj w ramach autopoprawki, tak? Tak. Opiniowanie interwencyjnych remontów drugich chodników, tak? Tak. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. To jest koniec, tak? Tak. Proszę bardzo, Ja bym tutaj zmienił nie tyle opiniowanie, co może wyznaczanie remontów dróg i chodników, ponieważ jak będziemy opiniować, to już będziemy, że tak powiem, dostawali decyzję z zarządu, tak? A ja uważam, że my w komisji powinniśmy właśnie wypracować zadanie, które by polegało właśnie na interwencyjnym remoncie dróg i chodników. Tak jak mówię, jak jest ostatnio, zostały pieniądze i po prostu, no te pieniądze, no zarząd generalnie zadecydował, że poszły tam gdzie poszły. Natomiast w komisji jest 10 osób czy 11. Ten, że tak powiem, to wypracowanie by było, że tak powiem, bardziej szersze. Dziękuję. Nie widzę dalszych głosów. Zamykam dyskusję. Jeżeli Rada proponuje, to proszę wniosek, o wniosek, tak, formalny wniosek, tak. To proszę na piśmie, natomiast jeżeli przewodniczący uzmiani, to będzie mówił o formie autopoprawki, może przewodniczący zgłosić sformułowanie. Albo wniosek formalny prosimy na piśmie, albo... Jak myślał ten zapis? Wyznaczanie. Określenie miejsc może dotyczących. Ale przecież w zadaniach powierzonych w priorytetach jest ustalone, co mamy robić. Nie, chodzi mi o interwencyjne, tam jakieś znajdzie dziurę w tym, czy krzywe płytki. Nie takie, gdzie jest remont przewidziany w danej ulicy, czy czegokolwiek. No zresztą jest inicjatywy Pani Marii, ten punkt prowadzony. To nie wyznaczenie, ewentualnie wskazywanie. On może być wskazywanie, może na tej zasadzie. Co do słowa, ja się nie upieram. No proszę o... Wskazywanie i opiniowanie interwencyjnego remontu drugich chodników. Czyli jakie sformułowanie jeszcze raz? Wskazywanie i opiniowanie interwencyjnego remontu drugich chodników. Czy są jeszcze jakieś głosy dotyczące uchwały? Ja nie wiem. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie planu z tym zapisem, co żeśmy mówili? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze raz, przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.